Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie na konferencji prasowej w biurze poselskim pana Andrzeja Guta Mostowego. Na konferencji prasowej porozumienia wraz z udziałem przede wszystkim prezesa czy przewodniczącego naszych sądeckich struktur, pana doktora Krzysztofa Głuca. Na konferencji będziemy poruszać kilka tematów. Pierwszym z nich są wybory prezydenckie majowe, w których zamierzamy bardzo mocno wspierać pana prezydenta Andrzeja Dudę, ale również będziemy mówić o tematach związanych z ofensywą programową porozumienia oraz o tematach miejskich. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Dzień dobry Państwu. Tak jak pan Jarosław Baziak wspomniał, chcieliśmy zacząć tą konferencję prasową od kilku informacji dotyczących funkcjonowania porozumienia Jarosława Gowina na Sądecczyźnie, ale także w kontekście krajowym. Zacznę tutaj od kampanii, którą bardzo mocno włączamy się w tej chwili jako ugrupowanie polityczne, czyli kampanii przed wyborami prezydenckimi, które będą miały miejsce w maju, wspierając pana prezydenta Andrzeja Dudę. I tutaj we wszystkich okręgach wyborczych, tam gdzie działają struktury porozumienia, będą zbierane podpisy, będą też prowadzone różnego rodzaju działania takie wspierające kandydaturę prezydenta Andrzeja Dudy w tym bardzo ważnym wydarzeniu politycznym, jakim będą wybory. Również członkowie porozumienia, członkowie i sympatycy porozumienia na Sądecczyźnie będą włączać się w te akcje. Można również składać podpisy w biurze pana posła ministra Andrzeja Guta Mostowego i pan Jarosław Baziak tutaj będzie miał przyjemność ewentualnie takie listy udostępniać. Natomiast chcę zwrócić również uwagę, że w tej chwili w porozumieniu przygotowujemy się do bardzo istotnej dyskusji wewnętrznej dotyczącej programu. Mam przyjemność poinformować, że pan premier Jarosław Gowin poprosił mnie, żebym przewodniczył zespołowi programowemu porozumienia i będziemy w tej chwili przygotowywać wizję działania partii, ale w kontekście programu dla wielu sektorów, dla wielu aspektów życia gospodarczego, społecznego, politycznego Polski na najbliższe lata. Myślę, że w kwietniu będziemy mogli już zaprezentować pewne konkretne już rozwiązania. Trwają w tej chwili, rozpoczęły się wybory wewnątrz partii, wybieramy struktury, wewnątrz struktur okręgowych wybieramy władze partii, będzie konwencja również wyborcza, gdzie będą wybrane struktury krajowe. 21 marca na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się też konwencja wspierająca kandydaturę prezydenta Andrzeja Dudy. Jeśli popatrzymy na program, to co w tej chwili jest najistotniejszym elementem w porozumieniu, nad czym pracujemy i o czym rozmawiamy, to bardzo mocne zaakcentowanie tego, co nazywamy umownie zielonym konserwatyzmem. Czyli konkretnymi reformami, czy też zmienianiem sposobu realizacji reform wspierających ekologię. To Energia Plus, która już przynosi pewne rezultaty, jeżeli chodzi o fotowoltaikę szczególnie, ale to także program Czyste Powietrze, który w tej chwili będzie przebudowywany, tak aby był bardziej przyjazny dla mieszkańców, bardziej przyjazny dla instytucji, tak żeby można było w prostszy sposób pozyskiwać środki na poprawę efektywności energetycznej i tym samym zmniejszanie emisji i zwiększanie dostępu do czystego powietrza, z którym w wielu miastach mamy bardzo duży problem, w tym w Nowym Sączu. Istotnym elementem, i tutaj chcę zwrócić uwagę na konferencję, która miała miejsce wczoraj w Krakowie, w której wziął udział pan premier Gowin i pani minister Jadwiga Emilewicz, jest wykorzystywanie szans rozwojowych. I w tej chwili mówi się dużo o poziomie wzrostu gospodarczego, inflacji. Chcę jasno podkreślić, że ten wzrost gospodarczy będzie ciągle w Europie jednym z najwyższych, prognozowany na kolejny rok. I to daje nadzieję na kontynuację dobrej pasy dla polskich przedsiębiorców. I teraz Ministerstwo Rozwoju
którym kieruje pani minister Jadwiga Emilewicz, a będzie przygotowywało pakiet rozwiązań dla przedsiębiorców, szczególnie małych i średnich. Tutaj też istotnym jest pozyskiwanie nowych inwestorów. Co, jako ciekawostkę podam, że epidemia, z którą mamy do czynienia, koronawirusa, spowodowała to, że w tej chwili inwestorzy zaczynają się pojawiać w Polsce, inwestorzy z wielu krajów, szukając miejsca dla realizacji swoich przedsięwzięć gospodarczych. Na przykład szukając wytwórców różnych produktów, które, z którymi mają problem w tej chwili ze względu na epidemię w Chinach. Paradoks, tak, ta bardzo trudna i ciężka sytuacja w jakimś sensie pozytywnie wpływa w tej chwili na funkcjonowanie gospodarki. O tym też właśnie mówiła pani minister Emilewicz. Bardzo zależy nam i będziemy mocno wspierać w zakresie działań programowych rozwój wielu działań edukacyjnych. To reforma szkolnictwa wyższego, która się dokonała, którą wprowadził minister Jarosław Gowin jako minister nauki i szkolnictwa wyższego, ale będzie dalszy ciąg tej reformy, to znaczy modernizacja kształcenia. Modernizacja nauki nastąpiła, wiele pozytywnych działań jest już wdrażane w wielu uczelniach. W tej chwili będziemy bardzo mocno wspierać zmianę w zakresie kształcenia i te działania będą przygotowywane w tej chwili. Wzmocnienie dla obecności polskich naukowców w programie Horyzont i konsekwentne wdrażanie reformy, ale także rozmawiamy, w tej chwili pracuje zespół przygotowujący nową wizję kształcenia kompetencji Polaków i to będzie elementem programu porozumienia. I ostatni element, o którym chciałem powiedzieć w kontekście prac programowych porozumienia, to konkretne rozwiązania dla wzmocnienia samorządów, które będą przygotowywane. Samorządy lokalne są podstawą, fundamentem demokracji w naszym kraju i borykają się w tej chwili z wieloma problemami. Musimy podjąć poważną dyskusję o tym, w jaki sposób wzmacniać finanse, w jaki sposób wzmacniać samodzielność samorządów i przejmowanie zadań. I przed tymi tematami nie wolno się uchylać. Chcemy jako porozumienie zaproponować takie rozwiązania. Natomiast jeżeli mówimy o Nowym Sączu i mojej aktywności w samorządzie lokalnym, chciałem tutaj potwierdzić rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Najbliższa sesja będzie miała miejsce we wtorek, 25 lutego. I wprawdzie jeszcze nie ma w programie tej sesji takiego punktu, ale to dlatego tylko, że będzie, najpierw musi obradować Komisja Statutowo-Prawna, która przygotuje projekt uchwały w tej sprawie, takie są wymogi i ten projekt będzie wprowadzany do porządku obrad na sesji, no i wtedy Rada pochyli się nad tym tematem. Mam nadzieję, i to jest moje mocne postanowienie koronnego w tej chwili, aby podjąć wszelkie możliwe działania dla uspokojenia funkcjonowania Rady, bo weszliśmy w bardzo niebezpieczny, bardzo trudny taką fazę funkcjonowania, gdzie emocje biorą górę nad rozsądkiem. Trzeba zacząć normalnie ze sobą rozmawiać i podejmować decyzje opierając się na faktach, argumentach, danych, a niekoniecznie działaniach wyłącznie emocjonalnych. Natomiast z wielkim niepokojem przyjąłem informacje o ograniczeniach, które ze strony pana prezydenta pojawiły się w stosunku do mediów, szczególnie mediów sądeckich i chcę tutaj bardzo mocno wyrazić swój sprzeciw w stosunku do, w związku z takimi działaniami. Nie może być tak, że media nie są informowane, nie są dopuszczane do zdobywania wiedzy o tym, jak działa władza publiczna, było nie było, jak działa samorząd. I apeluję do pana prezydenta, będę to robił też osobiście, aby przywrócić normalność do
tych relacji, które są niezwykle istotną kwestią dla funkcjonowania tego, co nazywamy demokracją lokalną. Czeka nas bardzo wiele trudnych dyskusji w tej chwili w Radzie dotyczących na przykład kwestii odpadów. Mam nadzieję, że będzie się to odbywać właśnie poprzez rozmowę, szukanie porozumienia. Musimy zmierzyć się z tym tematem. Chciałbym, żebyśmy w tym roku również, i będę do tego namawiał i pana prezydenta, i radnych, i Komisję Edukacji, żebyśmy podjęli temat modernizacji funkcjonowania szkolnictwa w Nowym Sączu, nie tylko w kontekście szkolnictwa zawodowego, bo to właśnie się w tej chwili dzieje jako element wprowadzania nowych zasad funkcjonowania szkolnictwa zawodowego i bardzo dobrze, że to się dzieje. I tutaj wiem też, że są firmy, które są zainteresowane, na przykład NEWA, które są zainteresowane wspieraniem tego typu działań, ale byłoby dobrze, żebyśmy rozmawiali o w ogóle strategicznym celom, o strategicznych celach dla sądeckich szkół, bo siłą tego miasta są mądrzy mieszkańcy. Mam nadzieję również, że tutaj reforma szkolnictwa wyższego da duże wsparcie dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, także dla Wyższej Szkoły Biznesu NL-u w Nowym Sączu, bo potrzebujemy w tym mieście bardzo dobrego systemu edukacyjnego. I wreszcie, nawiązując do tego, o czym mówiłem, o programie porozumienia, będę proponował rozmowę poważną w mieście w kontekście najbliższych 2-3 lat o wprowadzeniu rozwiązań, które w rzeczywisty sposób ograniczą smog. Sezon zimowy się kończy. Ale to nie znaczy, że powinniśmy natychmiast zapomnieć o tym, że w Nowym Sączu jest smog i mamy problem z czystym powietrzem. To jest ten moment, kiedy powinniśmy podjąć dyskusję o tym, jak to naprawdę zrobić. Błękitny węgiel sam w sobie nie rozwiąże tego problemu. Nie rozwiążą tego problemu apele. Trzeba podjąć konkretne działania. Wykorzystywać to, co daje program Czyste Powietrze, ale wykorzystywać też rozwiązania, które istnieją już. Prawne i finansowe, i będę proponował taką dyskusję w najbliższym czasie dla zarówno władzy wykonawczej, Urzędu Pana Prezydenta, jak i radnych, posiłkując się również tym, co będzie możliwe do pozyskania, jeśli chodzi o środki finansowe z programów rządowych czy programów wspieranych przez Unię Europejską. Bardzo dziękuję. Zapraszam do pytań. Ja dojrzewałem do tej decyzji od jakiegoś czasu i to nie jest decyzja podjęta pochopnie. O tym właściwie, że taką decyzję podejmę, informowałem już kolegów radnych właściwie na początku grudnia, mówiąc, że w roku 2020, na początku roku 2020 taką rezygnację złożę. Chcę pracować razem z radnymi, nazwijmy to w cudzysłowie, przy stole, zajmując się merytoryczną dyskusją, ale chcę też w jakiś sposób pokazać, że powinniśmy, chcę zwrócić uwagę na to, że powinniśmy rozmawiać ze sobą inaczej. I to nie jest tak, że ja chcę stosować tylko gesty, tak? Bo mówię o tym od dłuższego czasu. Jak gdyby Państwo mieli tyle cierpliwości, żeby prześledzić ewentualnie moje wystąpienia z sesji, mówię o tym wielokrotnie. I nie znajdziecie Państwo w moich wypowiedziach żadnej, która ukierunkowana byłaby w sposób złośliwy przeciwko komuś i podgrzewała emocje. Nie wolno tak robić. Należy rozmawiać ze sobą z szacunkiem, z argumentami i z jednym celem. Zbliżania się do rozwiązania konkretnych problemów. Chcę przekonywać radnych, że tak właśnie trzeba robić. Nie ma innego sposobu, bo inaczej będziemy... Będzie smutnym to, co będzie się działo. W gruncie rzeczy smutnym to, co się będzie działo na sesjach. Nie chciałbym, żebyśmy w tą stronę zmierzali. Czuje się Pan rozczarowany sposobem prowadzenia tych obrad?
to nie jest kwestia sposobu prowadzenia obrad, to w ogóle nie łączmy tych dwóch rzeczy, tak? Akurat mogłem wykorzystać taki gest, chcę to zrobić. To jest kwestia w ogóle sposobu prowadzenia dyskusji w samej Radzie, ale także pomiędzy Radą a Prezydentem. Nie może być tak, że tak naprawdę tej rozmowy nie ma. Jesteśmy różnymi organami. My jesteśmy organem władzy prawodawczej, prezydent jest organem władzy wykonawczej, ale istotą działania samorządu jest współdziałanie tych organów. I niestety, mówię to z wielkim żalem, dominującą częścią narracji urzędu pana prezydenta jest to, że Rada nie chce współpracować. Przy czym ja nie widzę praktycznie żadnych oznak chęci współpracy ze strony pana prezydenta, a do współpracy potrzeba dwóch ciał. I od wielu miesięcy proponuję, rozmawiajmy o trudnych sprawach wcześniej. Rozmawiajmy w momencie, kiedy wiemy, że one się pojawiają, bo tak po prostu trzeba, tak działa demokracja. A przenoszenie tego wyłącznie na sesję prowadzi do niekończących się dyskusji, które powodują, że sesja styczniowa trwała 21 godzin, z czego merytoryki było w tym naprawdę niewiele. Dlatego apel do pana prezydenta, apel do kolegów radnych, spotykajmy się na merytorycznych dyskusjach, stosując znane w demokracji formy. Po prostu trzeba usiąść przy stole i rozmawiać. Jeśli będzie trzeba, to długo, czasami trudny sposób, ale szukajmy rozwiązania. Mówi pan, że merytoryczne dyskusje nie istnieją, ale czy nie ma ich podczas komisji Rady Miasta, tylko przenoszone jest wszystko jakby dopiero na sesję? Przecież komisje po to są stworzone, żeby większość problemów rozwiązywać na nich, a finałem jest sesja. Tak, ale jak pokazuje doświadczenie, praca w komisjach również nie przynosi rozwiązania problemów, w związku z tym trzeba szukać innych sposobów, po prostu. Demokracja zna takie formy. To się nazywa konsultacje i zwykła rozmowa, aby dojść do porozumienia. Nomen omen. Pan by chciał bardziej współpracować z prezydentem Donaldem Hansem niż panu klubowi koledzy? Nie, to nie jest znowu. Rozumiem intencje pytania. Tak? To w ogóle nie o to chodzi. Czy chce współpracować? Oczywiście, że chce. Czy powinniśmy jako Rada współpracować? Oczywiście, że tak. Czy pan prezydent powinien współpracować z Radą? Oczywiście, że tak. Z całą Radą. Z całą. A nie tylko z jej częścią. Co to znaczy współpracować? To nie znaczy zawsze iść pod rękę, uśmiechać się i mówić, jak miło, że jesteśmy razem. To czasami są trudne rozmowy. Dochodzenie do wspólnego rozwiązania. Ale naprawdę nie jesteśmy tutaj po to, jako radni, jako prezydent, po to, żeby cieszyć się z tego, że mamy jakąś funkcję. Rany boskie. To przecież nie o to chodzi. My jesteśmy tutaj po to, żeby rozwiązywać problemy tego miasta i służyć jego rozwojowi. A jak będziemy się wyłącznie skupiać na sposobie dochodzenia, czyli kto po udowadnianiu na siłę, kto jest mądrzejszy i kto ma rację, no to zbliżanie się do rozwiązania jest bardzo ograniczone i bardzo trudne. Dlatego to nie jest tak, czy ja chcę bardziej, czy mniej. To w ogóle nie w tym rzecz. Ja chcę tak, maksymalnie jak się da, bo nie ma innego sposobu. Przy czym współpracę nie rozumiem jako wyłącznie zgadzania się albo wyłącznie niezgadzania się, tylko rozmowy, która prowadzi do rozwiązania, gdzie często jedna i druga strona muszą powiedzieć, może nie do końca mam rację w tym, co prezentuję, albo mam rację, ale trzeba doprowadzić do samoograniczenia się w różnych postulatach, żebyśmy mogli przyjąć coś, co jest dobre dla miasta. Z tego będziemy rozliczani. Z tego jesteśmy rozliczani.
a nie z tego, kto bardziej dopiecze drugiemu, bo nie w tym rzecz. Pana zdaniem prezydent wywiązuje się z realizowania uchwał. Mam tutaj na myśli porządek następnej sesji. Tam są trzy punkty, które tego dotyczą. Chodzi o spółkę Nowa, o Sandecję. Oczywiście tutaj jest... Karta Nowosądecza. Oczywiście tutaj jest problem. I te tematy jasno pokazują też, że no, pan prezydent... No cóż, Rada sobie coś uchwaliła. No i co z tego? No to z tego, że Rada jako organ stanowiący w samorządzie może takie projekty uchwał przyjąć. Prezydent został zobowiązany w tych uchwałach do podjęcia pewnych działań, wyrażenia opinii, został poproszony o przedstawienie różnych pomysłów. No trudno, żeby je ignorował i nie wykonywał. To jest element dyskusji. Bardzo chętnie o tym porozmawiam. Dlaczego, albo co się nie udało. Mam nadzieję, że pan prezydent przedstawi konkretne rozwiązania, konkretne działania, które zostały podjęte. A dlaczego ich nie przedstawił wcześniej? Tam było zobowiązane. No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie, ale to jest element tej współpracy. To nie jest tak, że wszystko musi być po naszej myśli. Tak? Musimy uznać kompetencje pana prezydenta, musimy uznać kompetencje Rady. Każda ze stron. I nie, to nie jest tak, że Rada jest niebo nie, a prezydent zawsze chce źle. To jest błędne założenie. Z jednej i z drugiej strony. Po prostu błędne założenie. Zobaczymy. No, mam nadzieję, że ta sesja będzie sesją rozmowy. Nie boją się Państwo, że pobiją kolejny rekord długości trwania sesji? Nie chcę brać udziału w tych zawodach. To nie są zawody w biciu rekordów. Jeśli ktoś tak myśli, to jest to zła droga. Nie idźmy tą drogą. Sesje powinny być po prostu merytoryczne. One wymagają tyle czasu, ile wymagają pod warunkiem, że są, skupiają się na meritum. A to nie powinno być na przykład pana zdaniem, że jeśli nie zmieni się prezydium Rady Miasta, mam tutaj na myśli dwie osoby, które grają pierwsze skrzypce, czyli wiceprzewodnicząca Artur Czernecki i przewodnicząca Iwona Mularczyk. Tutaj jest zarzewie tego konfliktu. Nie sądzę, że tu jest zarzewie problemu z konfliktu z prezydentem. W ogóle to nie personifikujmy tego konfliktu. Bardzo, bardzo istotne, tak? Też mówiąc o prezydencie, mam na myśli urząd prezydenta. I mówiąc o Radzie, mam całą Radę na myśli. I ja doceniam pracę, którą, absolutnie doceniam tą pracę, którą wykonuje pani Iwona Mularczyk, pan Artur Czernecki, pan Michał Kądziołka w prezydium, bo często radzą sobie z bardzo trudnymi sytuacjami i są często oceniani, czasami w kuluarach, pozytywnie nawet przez radnych z tej, nazwijmy to w cudzysłowie, drugiej strony, choć bardzo nie lubię tego określenia. Natomiast to w ogóle nie chodzi o personalia. Tu chodzi o sposób, styl pracy Rady, który się utarł. Tak? I ten styl niestety nie jest stylem dobrym.